Wciąż jeszcze trwa drugi tydzień ferii uczniów szkół z Dolnego Śląska. W Świdnicy zorganizowanych zostało wiele wydarzeń mających na celu uatrakcyjnienie tego czasu młodzieży. Zabawa połączona ze zdrową rywalizacją to propozycja Świdnickiego Ośrodka Kultury. Kolejny rok z rzędu w Świdnickiej Galerii Fotografii odbywa się turniej FIFA, doskonale znanej i uwielbianej na całym świecie gry na PlayStation. Świdnicki Ośrodek Kultury w okresie ferii zimowych od wielu lat, chyba od 8 lat, nie jestem tego pewien, od 8 albo od 7 lat organizuje turniej FIFA. Jest to gra konsolowa, akurat w tym wypadku na konsolę PlayStation 4. W tym roku jest to FIFA 18, a zaczynaliśmy prawdopodobnie od FIFA 10 albo FIFA 11, nie jestem tego pewien. Graliśmy w klubie Bolko. W tym roku gramy właśnie w FIFA 18 na PlayStation 4. Wcześniej były to konsole wcześniejsze, czyli PlayStation 3. Stali bywalcy turnieju najczęściej wybierają tą samą drużynę, którą rozgrywają swoje mecze. Są to drużyny obecnie najbardziej popularne w świecie piłki nożnej. W tym roku zgłosiło się 8 zawodników, w związku z czym mają okazję pograć trochę więcej meczy systemem każdy z każdym. Zwycięzcę wyłoni finał. Dwóch zawodników najlepszych właśnie w tych rozgrywkach. Każdy z każdym. Gramy w Galerii Fotografii, wcześniej graliśmy w klubie Bolko, tutaj w Galerii Fotografii myślę, że są bardzo dobre warunki właśnie do rozgrywania tego. Są dwie sale, w związku z czym te rozgrywki mogą się toczyć na dwóch konsolach. Młodzież, która bierze udział w tych rozgrywkach, jest naszymi stałymi uczestnikami właśnie tych zawodów, bo najczęściej przez kilka lat z rzędu biorą udział. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Czy bierzesz pierwszy raz udział w turnieju FIFA? Nie, biorę już udział drugi raz. Czy udało Ci się wygrać poprzednim razem? Nie, niestety nie. Czy zawsze wybierasz tą samą drużynę? Różnie, zazwyczaj tak. Jaka to jest drużyna zazwyczaj? Paris Saint-Germain. Dlaczego akurat ta drużyna? Gra mi się ją bardzo dobrze, zawodnicy są bardzo szybcy i posiadają dobre statystyki w grze. A ulubiony zawodnik? Leo Messi. Czy lubisz grać w piłkę też poza konsolą, ale tak na żywo? Zdecydowanie. Czy będziesz piłkarzem w przyszłości? No, jak się uda, to jak najbardziej. Czy pierwszy raz bierzesz udział w turnieju FIFA? Tak, pierwszy raz. Jak Ci się podoba? Bardzo fajnie jest, miło i fajnie się gra z różnymi osobami. Rozegrałeś już kilka meczy dzisiaj. Jaką drużynę wybrałeś? Raz to FC Barcelona i nie pamiętam drugiej. Dobra, dlaczego FC Barcelona? No bo bardzo dobrze się gra, jest Messi i najlepiej się strzela bramki Messi. Czyli Messi to jest Twój ulubiony zawodnik? No tak, można powiedzieć. Czy grasz w piłkę też na żywo, nie na konsoli? Tak, gram. Chciałbyś zostać piłkarzem w przyszłości? Nie, ale fajnie się spędza czas z kolegami i gra w piłkę. Główna nagroda w turnieju z pewnością motywuje i sprawia, że rywalizacja jest jeszcze bardziej zaciekła. Jak twierdzą sami uczestnicy, dla niejednego z nich nagroda byłaby spełnieniem marzenia. Nagrodą w turnieju jest gra FIFA 18 właśnie, którą można zabrać z sobą po turnieju. Konsole, cały potrzebny sprzęt zapewniają organizatorzy, czyli Świdnicki Ośrodek Kultury. Wyniki turnieju poznamy już wkrótce podczas finału.